Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Jest chlubą miasta i jego mieszkańców. Zamek w Lidzbarku Warmińskim i mieszczące się w nim muzeum to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów na mapie północno-wschodniej Polski. Zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim. Niegdyś wrota do wielkiej Europy, nie bez przyczyny zwany też Wawelem Północy. To jest zabytek klasy zerowej, nie? No. Także nie da się go wycenić. Wizytówka tego miasta? No oczywiście, absolutnie. Mieszkańcy są dumni, że taki obiekt się uchował tutaj? Ja myślę, że tak. No nie ma chyba w naszym mieście, chociaż to jest niedużo, bo 20 tysięcy tam około, no to chyba nie ma. Kogoś, kto by powiedział, że to coś jest złego w tym mieście, że to na pewno jest duma naszego miasta. W tych murach rezydowali wybitni przedstawiciele kultury polskiej, wśród nich między innymi Mikołaj Kopernik, Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz i Ignacy Krasicki. Stworzyli tutaj liczący się ośrodek kulturalny, będący wyznaniową i polityczną przeciwwagą dla luterańskiego dworu książęcego w Królewcu. Po 600 latach ponownie odkrywany jest jego potencjał. Od pewnego czasu współpracując z Instytutem Historii Stosunków Międzynarodowych, Wydziałem Humanistycznym, Polskim Towarzystwem Historycznym, również udostępnia swoje sale na konferencje, spotkania popularyzujące i cieszy się to bardzo dużym odbiorem wśród społeczności nie tylko z Lidzbarka Warmińskiego, ale również z innych okolicznych miast. O zmianach, jakie zachodzą w tym miejscu, świadczy zakres prac realizowanych przy wsparciu funduszy norweskich oraz dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach przeprowadzonych ostatnio dwóch projektów konserwatorskich, 2010-11 oraz obecnego 2015-16, udało się odsłonić i zakonserwować polichromie ścienne krużganków, na ścianach krużganków Zamku Lidzbarskiego. Specjaliści wykonali plansze, które ukazują, jak te gotyckie dekoracje ścienne mogły wyglądać przed 600 laty. To jednak tylko kropla w morzu przeprowadzonych działań. Udało się wyremontować dachy główne wszystkich skrzydeł zamku, wszystkie elewacje zostały poddane pracom konserwatorskim. Ewakuowaliśmy z poddasza magazyn mebli, meble zostały zinwentaryzowane, zdezynfekowane, zdigitalizowane i kilkanaście mebli, głównie szaf barokowych, zostało poddanych pełnej konserwacji. Zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim to jeden z najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce. Rocznie odwiedza go 40 tysięcy turystów. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv